Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Dziś, 15 maja 2024 roku, doszło do zamachu na słowackiego premiera Roberta Fico w miejscowości handlowa, gdzie odbywało się wyjazdowe posiedzenie rządu Słowacji. Przed budynkiem, w którym to miało miejsce, Robert Fico został postrzelony przez napastnika. W stronę słowackiego premiera zostało oddanych kilka strzałów. W chwili, kiedy nagrywam dla Państwa ten podcast, premier Słowacji walczy o życie. Nie sposób nie zadać sobie pytania, komu mogło zależeć na tym, aby skrzywdzić słowackiego premiera, próbować wyeliminować go z polityki, pozbawić zdrowia, a może nawet życia. Komu mogło zależeć i co miałoby to oznaczać, jaki to miałoby być sygnał dla innych przywódców państw Unii Europejskiej? Te pytania są jak najbardziej zasadne, biorąc pod uwagę publiczne wypowiedzi premiera Słowacji Roberta Fico od grudnia 2023. A były to wypowiedzi idące jak najbardziej na przekór tym dominującym trendom tym dominującym procesom zarówno w Unii Europejskiej jak i na świecie. Przede wszystkim Robert Fico był znany z tego, że już w ostatniej kampanii wyborczej, w kampanii roku 2023 przed wyborami parlamentarnymi bardzo mocno eksponował kwestie Zatrzymania pomocy wojskowej dla Ukrainy. I tutaj niewątpliwie Robert Fico mówił jednym głosem, chociażby z premierem Węgier Wiktorem Orbanem. Co więcej, Robert Fico był człowiekiem, był jedynym politykiem, który w lutym bieżącego roku, w lutym 2024, przedstawił kulisy spotkania europejskich przywódców w Paryżu. Przypomnę tylko, że 26 lutego odbyło się, 2024 roku w Paryżu odbyło się spotkanie 20 przywódców państw europejskich, któremu przewodniczył prezydent Emmanuel Macron, który wtedy mówił o perspektywie wysłania przez kraje Unii Europejskiej żołnierzy na Ukrainę. Co prawda Macron powiedział, że nie ma w tej sprawie takiego ostatecznego porozumienia, natomiast już takie w perspektywie w dalszej perspektywie jest tego nie można wykluczyć I, i sam premier Robert Fico dzień przed udaniem się do Paryża wygłosił telewizyjne orędzie w którym powiedział, że choćby miał stracić władzę, choćby miał stracić urząd premiera być odsuniętym na boczny tor, to nigdy nie wyśle słowackich żołnierzy na Ukrainę. To było bardzo znamienne, bardzo symboliczne. Natomiast w samym Paryżu w wypowiedzi dla mediów, premier Fico powiedział bardzo ważną rzecz, że są w Unii Europejskiej państwa, są państwa w NATO, które chcą. Można powiedzieć jednostronnie, nie patrząc, nie oglądając się na innych sojuszników, wysłać właśnie swoje wojska na Ukrainę. No, pojawiło się szereg spekulacji, pojawiły się różnego rodzaju plotki, różnego rodzaju przecieki, że tymi państwami mogą być m.in. państwa bałtyckie i Polska. Twardych dowodów na to nie mamy. Niemniej jednak już samo przedstawienie tej informacji publicznie było czymś bardzo istotnym, czymś co niewątpliwie Wyróżniało premiera Fico spośród innych przywódców europejskich, co na pewno nie podobało się, mówiąc najdelikatniej jak potrafię władzom w Waszyngtonie i w Londynie, bo to przecież Stany Zjednoczone i Wielka Brytania bardzo mocno naciskają od 24 lutego 2022 roku na ogromne wspieranie Ukrainy. Starają się wykorzystywać państwa Europy Wschodniej jako tak zwane zderzaki strategiczne. Wiemy doskonale, jak silne jest lobby amerykańskie. Amerykańsko-brytyjskie w Polsce. I tego typu działania jednego z przywódców Europy Wschodniej, premiera Słowacji, niewątpliwie były i są postrzegane jako, jako coś, co zagraża interesom mocarstw anglosaskich, mocarstw morskich, czymś, co zagraża hegemonii amerykańskiej. Drugi bardzo ważny element to jest sprzeciw Roberta Fico wobec planów federalizacji Unii Europejskiej. Te plany bardzo mocno przyspieszyły najpierw po ogłoszonej przez WHO pandemii COVID-19 i wprowadzeniu tak zwanych lockdownów od marca 2020 roku, ale przede wszystkim po 24 lutego 2022 roku, już po rozpoczęciu się wojny na Ukrainie te plany bardzo mocno przyspieszyły. Niemcy tutaj są takim kołem zamachowym, ale doskonale wiemy, że niemiecka polityka zagraniczna, obronna, bezpieczeństwa jest bardzo ściśle powiązana z intencjami strategicznymi Stanów Zjednoczonych, że tak to najdelikatniej jak mogę, określę. W związku z tym tutaj pojawienie się takiego tandemu w Unii Europejskiej, Orban Fico, stało się czymś, co było już nie ością, a kością niezgody dla elit brukselskich, dla tych wszystkich federalistów, zwolenników Europy Federalnej. Bo tyle, o ile pojawi. Funkcjonowanie jednego państwa członkowskiego Unii, które może starać się wetować różne różne ustawy, różne rozwiązania legislacyjne, można obejść, można, można prawda, zawetować weto takiego pa państwa, mówiąc już tak bardzo, bardzo potocznie, to już pojawienie się dwóch takich państw, gdzie jedno może państwo może chronić to drugie w różnego rodzaju głosowaniach upraszczając to wszystko bardzo, bardzo mocno. No już było czymś co niewątpliwie było traktowane jako tama, jako tama dla projektu federalizacji Unii Europejskiej. No i wreszcie trzeci wątek bardzo istotny to jest wypowiedź Roberta Fico z grudnia 2023 roku wówczas. Premier Słowacji w sposób niezwykle kategoryczny odrzucił perspektywę podpisania nowego traktatu, tak zwanego traktatu pandemicznego WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia. Fico nazwał ten traktat pandemiczny WHO, cytuję, bzdurą, która miałaby być, miała być, jest wymyślona przez koncerny farmaceutyczne, przez Big Pharma, czyli te największe globalne koncerny farmaceutyczne, które w sposób istotny wpływają także przecież na politykę, wpływają politycznie, to nie tylko kwestia bezpieczeństwa zdrowotnego w cudzysłowie. Natomiast Robert Fico powiedział jeszcze więcej. Powiedział, że powołał się na kolejne badania naukowe, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, które potwierdzają konsekwencje masowych szczepień. Nazwał te szczepionki przeciwko COVID-19 szczepionkami, cytuję, eksperymentalnymi. No i to niewątpliwie szło w, w bardzo, bardzo mocno w poprzek interesów Big Farmy. Widać tutaj bardzo mocno, że Robert Fico naraził się, naraził się tym ponadnarodowym koncernom farmaceutycznym, naraził się Stanom Zjednoczonym, naraził się Wielkiej Brytanii, wreszcie naraził się ogromnemu lobby federalistycznemu w Unii Europejskiej. Oczywiście nie mamy tutaj żadnych dowodów na to, że doszło do. Zamachu inspirowanego przez CIA, przez MI6, przez um, globalistów itd. tak i tak dalej. Twardych dowodów na to nie mamy, natomiast jest bardzo wiele poszlak. Jest takie stare powiedzenie, że jeśli istnieją co, na, co najmniej dwa zbiegi okoliczności, nie są one nigdy zbiegiem przypadku. Warto się przyjrzeć temu, czy rzeczywiście to był zbieg przypadku, czy to był jakiś akt terroru. M, m, Próba morderstwa ze strony niezrównoważonego psychicznie człowieka czy jakiegoś fanatyka, ekstremistę, czy też był, była tutaj, był tutaj ślad inspiracji, obcej inspiracji i, prób, i próba zabójstwa politycznego, które miałoby być swego rodzaju ostrzeżeniem dla przywódców państw Europy, Europy Wschodniej. Bo przecież pamiętajmy, mamy dzisiaj 15 maja, a 10 maja skończyła się. Wizyta Xi Jinpinga, przywódcy Chińskiej Republiki Ludowej w Europie, chińskiego przywódcy, który odwiedził Francję. Serbię i Węgry. Poświęciłem temu ostatni odcinek podcastu geopolitycznego, ale warto o tym jeszcze raz powiedzieć. Chiny starają się wspierać te państwa, które chcą odrzucenia hegemonii amerykańskiej, które chcą odrzucenia dominacji amerykańskiej na starym kontynencie, które wspierają te państwa, które chcą świata wielobiegunowego, świata policentrycznego, które chcą handlu z Chinami, które chcą handlu. I polityki wielowektorowej, a nie świata jednobiegunowego, świata zdominowanego przez antykulturę obecnie reprezentowaną przez Anglosasów, głównie przez Stany Zjednoczone. I ta konsolidacja jest do tej pory przynajmniej skutecznie blokowana przez Stany Zjednoczone. Wystarczy spojrzeć na plany nowego jedwabnego szlaku, koncepcję jednego pasa, jednej drogi, jak mocno są blokowane, chociażby w Polsce, przez lobby. Amerykańskie. Natomiast tego typu próba zjednoczenia takich państw czy konsolidacji takich państw jak Serbia, Węgry, Słowacja, kolejne inne państwa byłoby, jest odczytywane w Stanach Zjednoczonych jako śmiertelne zagrożenie. Stara Maksyma Rzymska pyta, każe, każe pytać, no, kto zabił, zabił ten, kto miał. Korzyść. Tak można byłoby to, czy, 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 czy zrobił ten, kto miał, kto miał korzyść. Więc sytuacja zlecenia zabójstwa, sytuacja próby zabójstwa, no miejmy nadzieję, że, że nieudana, miejmy nadzieję, że premier Robert Fico przeżyje, że będzie mógł kontynuować. Swoją funkcję polityczną, funkcję premiera słowackiego rządu, ale komu mogła sprzyjać, to Państwo wiecie. To się Państwo możecie domyślać. To jest szereg poszlak, szereg. Takich ciągów przyczynowo-skutkowych, które jasno na to mogą wskazywać. Warto to mieć na uwadze, analizując obecną politykę, bo widzimy, że wie, dzieje się bardzo dużo. Widzimy te próby przeprowadzenia kolorowej rewolucji w Gruzji, widzimy wzrastające, wzrastającą falę protestów w Budapeszcie, w stolicy Węgier. Pytanie, czy to wszystko dzieje się od tak, czy jest tutaj drugie dno, czy jest. Czy są ci reżyserzy i scenarzyści, którzy w postaci konkretnych państw czy konkretnych koncernów ponadnarodowych? W mojej ocenie dzisiaj Stany Zjednoczone starają się za wszelką cenę utrzymać swoją hegemonię, uciekając się do bardzo wielu metod. No delikatnie mówiąc niezgodnymi z prawem. Zresztą wystarczy przywołać tutaj kwestię zniszczenia rurociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2, też kwestia pytania, kto to zrobił, no zrobił ten, kto miał korzyść. Zresztą obecny szef dyplomacji Rzeczypospolitej Polskiej podziękował oficjalnie w jednym z mediów społecznościowych, konkretnemu państwu za zrobienie tego. W związku z tym też warto oczywiście nie, nie, nie warto wyciągać. Zbyt daleko idących wniosków, natomiast warto mieć przed oczyma cały ten scenariusz, możliwy scenariusz i tę całą otoczkę, cały kontekst geopolityczny, bo on jest niezwykle istotny. Myślę, że nie ma dzisiaj w Europie, w Unii Europejskiej takiego przywódcy, takiego liczącego się polityka, który nie zadałby sobie pytanie, yy... Właśnie o to, jaka była przyczyna, głębsza przyczyna zamachu na Roberta Fico. Moim zdaniem, nie ma także takiego polityka w Unii Europejskiej liczącego się, który sprzeciwia się hegemonii amerykańskiej, który sprzeciwia się wspieraniu bezwarunkowemu Ukrainy, który nie zadałby sobie pytania, czy ja mogę być następny. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia Księgarni Geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest dostępny cały czas skrypt akademicki mojego autorstwa pod tytułem Podstawy Geopolityki. To przystępne wprowadzenie do najważniejszych zagadnień teorii geopolityki oraz podstaw w zakresie historii myśli geopolitycznej. Zakupy w Księgarni to także możliwość wsparcia podcastu geopolitycznego. Zapraszam Państwa serdecznie na geopolityka.info.